Witam Państwa serdecznie. Miło mi, że tak jak kolega wspomniał, piąty raz spotykamy się na takiej uroczystości. Chciałem powitać władze samorządowe, pana burmistrza Franciszka Fajdycha, pana wiceburmistrza Tawrona. Chciałem przywitać naszych partnerów, sponsorów, osoby sprzyjające naszemu klubowi. I chciałem przywitać kibiców, wiernych kibiców, tak jak napisy na koszulkach głoszą, najlepsi kibice w Polsce. Brawo dla was. No i nie byłoby nas tutaj wszystkich, nie byłoby władz, nie byłoby mnie, nie byłoby sponsorów, gdyby nie wy, najważniejsze osoby w naszym klubie, czyli zawodnicy. Brawo dla zawodników. No ale też nie byłoby tych zawodników, gdyby nie trenerzy. To też chciałem powitać trenera Michalaka i trenera Karola Szpyrkę. Podziękować chciałem i przywitać moich współpracowników, moich kolegów Sławka Ślepeckiego, członka zarządu, Marcina Mykla. No i w dwóch osobach nasz trener występuje, jako trener Tomek Michalak i jako członek zarządu. Też dla niego wielkie brawa. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, jest to piąty sezon nasz w pierwszej lidze. I do tego nowego sezonu 2018-2019 przystępujemy z dużymi nadziejami, z wielką wiarą w sukces. I wspominając zeszły sezon, to nie chcieliby pewnie sponsorzy, wszyscy zainteresowani kibice takiej sytuacji, która się zdarzyła nam przez przypadek. No, wiele czynników się na to służyło. Po takiej wstępnej analizie, no, Państwo może nie wiedzą wszyscy, 21 zawodników przewinęło się w sezonie 2017-2018 przez nasz klub. Różne czynniki, kontuzje, sprawy sportowe, pozasportowe, rodzinne, i to miało jak gdyby później przełożenie na taką sytuację, na taką postawę, no ale koniec w końcu, po walce, po dostarczeniu nam wielu emocji, dzięki naszym wspaniałym kibicom obroniliśmy to miejsce w pierwszej lidze i dziś z większą wiarą, z większymi nadziejami przystępujemy do tego nowego sezonu. Najgorzej jak Wysoki stoi przede mną. Nie, to miało być odwrotnie, jak tu mieli być zawodnicy, bo oni są najważniejsi, oni grają na parkiecie, oni dostarczają emocji. Oni tak naprawdę walczą o tą pierwszą ligę, a my im tylko kibicujemy. Niektórzy dają jeszcze pieniądze. Chcę podziękować za ten uprzedni sezon, ale bardzo proszę, ja lubię adrenalinę w sporcie, ja lubię, kiedy są emocje, ale to, co nam zafundowaliście w zeszłym roku, czy w zeszłym sezonie, może tak, bo to jeszcze był ten rok, to troszeczkę za dużo było. Troszeczkę za dużo i co niektórzy pewnie mieli problemy z sercem na końcu. Można powiedzieć tak, Kłodzko ma piękną twierdzę, ale ta twierdza została zdobyta. Dzięki temu mamy dalej pierwszą ligę. Ja ze swojej strony nadal deklaruję wszelką pomoc jako gmina Prudnik, chociaż w tym momencie jest mi dosyć niezręcznie składać deklaracje. Jednak te deklaracje podtrzymuję, które złożyłem na naszym spotkaniu w Oazie. Gdyby się tak zdarzyło, że będę dalej na tym stanowisku, to nie 350, a 450 tysięcy macie i wsparcie w różnych formach, w miarę możliwości. Tam siedzi pani bardzo ważna osoba, pani dyrektor schroniska. Siedzą przedsiębiorcy, więc liczę na to, że Prudnik razem i wsparcie Głogówka, i marszałka, i górażdży spowoduje, że i finansowo, i sportowo w tej pierwszej lidze pozostaniemy. To myślę, już będzie historyczna sytuacja, bo jeszcze nigdy tak długo się nie udało chyba funkcjonować na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Także życzę powodzenia, życzę udanych meczy.
a trenerom, żeby nie było kontuzji i żeby zawsze pełny skład był do dyspozycji. Wszystkiego dobrego. Dwa słowa. No cóż mam powiedzieć, no czwarty sezon, coraz słabiej słyszę, można powiedzieć. Jednak no, lata robią swoje, ale mam nadzieję, że nogi i ręce nie odmówią mi posłuszeństwa w tym sezonie, no także oczy, żebym mógł chociaż chłopaków nieraz dojrzeć na szybki atak i że do tej dziury od czasu do czasu trafię, no i będę się starał jak najlepiej. Dziękuję. Dwa słowa. Witam serdecznie. No cóż mogę powiedzieć, trzeci sezon, mam nadzieję, że najlepszy z tych wszystkich, które do tej pory były. Bardzo liczymy na Państwa wsparcie. Mam nadzieję, że będziecie naszym szóstym zawodnikiem na boisku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No, witam wszystkich. Co powiedzieć? Cieszę się, że dołączyłem w połowie zeszłego sezonu i mogłem dołożyć tą cegiełkę do utrzymania, do playoutów. No, w tym sezonie mam nadzieję, że będzie dużo, dużo lepiej. Powalczymy o playoffy i liczymy na takie samo wsparcie w każdym meczu, jak miało to miejsce w playoutach w Kłodzku i u siebie na hali. O, jestem tutaj po raz piąty. Nigdy nie udało mi się powiedzieć nic mądrego, więc w tym sezonie też Państwa nie zaskoczę. Sobie i kolegom życzę jak najmniej kontuzji, no i żeby ten sezon był o wiele lepszy niż poprzedni. Dziękuję. To pisząc ten bestseller, witam wszystkich bardzo serdecznie. Parę sparingów już za nami, okres przygotowawczy również. Mamy bardzo fajną ekipę, więc uważam, że naprawdę warto zainwestować w karnet na ten sezon, bo będzie wiele, wiele emocji i na pewno dużo zwycięstw, więc serdecznie zapraszam i chciałem się przywitać serdecznie w Prudniku. Chciałem tylko powiedzieć, że cieszę się, że tu trafiłem. Mam nadzieję, że ten sezon będzie dla nas bardzo dobry, jak i indywidualnie i zespołowo. I dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że tak jak to miało miejsce do tej pory, będziecie równie licznie uczęszczać na mecze i nas wspierać, będąc naszym szóstym zawodnikiem. My z naszej strony postaramy się dostarczyć jak najwięcej emocji i będziemy dbali o dobre imię klubu. Dziękuję serdecznie. Witam serdecznie. Ja myślę, że tu już wszystko zostało powiedziane. Koledzy powiedzieli, co chcieli. Ja przede wszystkim chciałbym od siebie powiedzieć tylko tyle, że liczę jako ja, jako cała drużyna na wsparcie kibiców i żebyśmy się bili jak najlepsze cele w tym sezonie i osiągnęli to, co trener sobie założył na początku przygotowań. Witamy. Bardzo się cieszę, że w tym sezonie będę miał okazję reprezentować ten klub. Mam nadzieję, że tak jak chłopacy powiedzieli, osiągniemy to, co chcemy. Liczymy na Wasze wsparcie. Dzięki bardzo. Dobrze, ja jedyne, co chciałbym powiedzieć, to podziękować trenerom, jak i prezesowi za szansę i bycie w tym składzie. No i oby się obeszły bez kontuzji w tym sezonie. Dziękuję bardzo. No niech będzie. To Oli, dawaj. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogę grać dla miasta, w którym się wychowałem. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i z dobrym planem. Wierzę w siebie, w chłopaków z drużyny. Mam nadzieję, że ze strony fanów będzie to samo. Tyle do powiedzenia mam. Dzięki bardzo. Słowa do... Dzień dobry, popuścimy. Witam wszystkim i mam nadzieję, że ten sezon będzie bardzo dobry i cieszę się, że ponownie dam w Prudniku i będę mógł prezentować te barwy. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. To moja pierwsza taka trema przed mikrofonem, więc chciałem coś mądrze powiedzieć. Cieszę się, że tu mogę być i liczę na wsparcie kibiców. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Na początku na pewno chciałem podziękować trenerowi Michalekowi, tak jak i prezesom, za danie mi szansy, ponieważ sezon temu była taka sytuacja, że miałem być zawodnikiem, jak tu było wspomniane, ale niestety kontuzja spowodowała, że nie mogłem kontynuować swojej przygody z koszykówką. Dlatego też trener Michalek mi zaproponował, żebym pomagał jemu w prowadzeniu zespołu. Tak też cieszę się, że tu jestem, że mam okazję gdzieś tam się uczyć, podpowiadać kolegom z boku i mam nadzieję, że będzie taka drużyna z charakterem, która będzie wygrywać. Chciałem serdecznie wszystkich dzisiaj przywitać, że ponownie zagościliście na naszej prezentacji i chcecie nas wspierać w tym sezonie. Jest mi miło, że następny sezon, ten akurat zaczynam od początku i przygotowujemy się, jesteśmy po okresie przygotowawczym. Cele, które sobie postawiliśmy na ten sezon, myślę, że zdołamy osiągnąć. Na pewno chcemy lepiej wypaść niż w tamtym roku i myślę, że przy pomocy wszystkich Państwa, jak i zawodników i prezesów, damy radę, także tylko za to trzymam kciuki i
i życzę wszystkim powodzenia tutaj, przede wszystkim chłopakom, żeby nie było jak najmniej kontuzji i wytrwać do końca w jak najlepszej atmosferze i cieszyć się na sam koniec tego sezonu. Dziękuję. Serdecznie witam przede wszystkim zawodników, witam kibiców, władze samorządowe, przedstawicieli władz samorządowych. Krótko, aby było o czym wycierać wylane siódme poty na naszych parkietach, stwierdziłem, że należy dostarczyć jakiś wyjątkowy produkt, a ponieważ Prudnik znany był kiedyś z produkcji ręczników, we współpracy z prudnicką również firmą Fortex dostarczamy taki oto produkt. Muszę go odwrócić, żeby był widoczny. Ręcznik w zestawie duży i mały, zawodnicy, trenerzy i również kibice mogą otrzymać w firmie, ale dzisiaj oczywiście najważniejszymi osobami są ci ludzie, którzy stoją z tyłu za mnie. Oby im służył. Dziękujemy bardzo. Właściciel firmy Wiry, pan Witold Rygorowicz. I teraz drobne upominki i ręczniki, żeby było czym wycierać pot w czasie treningu, a w międzyczasie, proszę Państwa, ja zaproszę, jeżeli wolno mi, to jeszcze prezes Darek List, dwa słowa. No, proszę Państwa, bo troszeczkę scenariusz nam uległ modyfikacji, ale ja tutaj w tym miejscu i myślę, że przy wspólnej Państwa zgodzie chciałem podziękować takim skromnym upominkiem, małym podziękowaniem naszego dobrego ducha, Tadzia Stacha, który, tak jak powiedział, 4 lat nam sprzyja. Sprzyja, jest na każdym meczu, jest i speakerem, i dobrym duchem, i człowiekiem encyklopedią, chciałem powiedzieć. Tadziu, taki mały, skromny upominek. Dziękujemy z imienną dedykacją. No jak przed każdym sezonem zawsze wierzę w zespół i mam nadzieję, że ten sezon będzie inny niż poprzedni. No, z różnych względów, nie czas i akurat miejsce, żeby o tym mówić, ale wydaje mi się, że cel, który sobie założyliśmy, a na pewno dla mnie przynajmniej jest to jak zwykle zostawianie ambicji i serca na parkiecie i żeby dążyć, żeby każdy mecz był taką wojną i walczyć o wygranie tej wojny. I wydaje mi się, że to akurat będzie może nasz taki znak rozpoznawczy, który liczę po cichu do namawiać do play-off. To jest taki też znak rozpoznawczy, te ręczniki, które dostaliście, to znaczy, że będzie sporo potu na parkiecie. No na pewno mam nadzieję, że będą dobrze wycierały ten pot i będziemy dawali radę na tym parkiecie i nie jeden mecz skończymy, można powiedzieć, 2 punktami. Jak do tej pory wyglądał ten wasz okres przygotowawczy? No ciężki, na pewno ciężki, szczególnie dla mnie, wiadomo, latka lecą i tego się nie oszuka, ale wydaje mi się, że dobrze był przepracowany i z jednej strony no na pewno na początku jednak będzie trochę brakowało może zgrania, ale cały czas nad tym pracujemy i wydaje mi się, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Jak jest to? No cel, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że no żeby nie było to granie w play-outach jak w tamtym roku, bardziej utrzymania, mówię, po cichu liczę na tym, że jednak w tych play-offach możemy się znaleźć. Dzisiaj jest 3-3 na tą grupę w hali z drużyną Pogoni? Nie, no absolutnie nie. Jedyne czym się różni 3-3 to tylko intensywnością, a tak to jest wszystko to samo, gra się też tak, trzeba piłkę umieścić w koszu, także na pewno nie będzie żadnego problemu, żeby się przestawić. Nie jestem żadnym młodym zawodnikiem po tylu latach, więc gry nie będzie miało dla mnie żadnego znaczenia. To zdradź, jak się znalazłeś w Prudniku? Przede wszystkim no, na pewno duża zasługa trenera, który gdzieś tam podjął rozmowy, dogadaliśmy się, no i drugi aspekt to, że blisko domu. Ja pochodzę z Rybnika, więc myślę, że już te lata, które 20 sezonów wyjeżdżałem, nie tylko w Polskę, ale i również za granicę, już wystarczy. Chciałem gdzieś trochę bliżej domu, a że się tak udało, no taka się tutaj propozycja pojawiła. Dogadaliśmy się z prezesem, z trenerem i jestem. Na co liczysz w tym sezonie, z tą drużyną? No ja byłbym chory, gdybym powiedział, że liczę na to, żeby się utrzymać. Nie, liczę na to, że znajdziemy się w strefie medalowej i myślę, że każdy sportowiec zawodowy na to liczy. A co się wydarzy, co będzie w trakcie sezonu, to się okaże. Dziękuję. No co mogę powiedzieć? Niezmiernie się cieszę, że wracam na miejsce urodzenia, do mojego miasta, do ludzi, których znam, których szanuję. No,
Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będzie to jeden z lepszych sezonów w historii pierwszoligowej Pogoni, mówię, od 5 lat, bo to już będzie nasz 5 sezon. No i na pewno życzcie nam zdrowia, a my naprawdę z naszej strony damy ile mamy, ile możemy. No to już wiemy, czego możemy wam życzyć, ale powiedz też, co cię skłoniło do tego, żeby wrócić do Pogonika. No tak naprawdę, mój poprzedni klub w Krakowie, można powiedzieć kolokwialnie, że się rozleciał. No i najbliżej mi zawsze do miejsca zamieszkania. Dostałem propozycję od trenera Michalaka. Nie ukrywam, że już w głowie miałem różne myśli. Chciałem sobie dać spokój z koszykówką, bo niekiedy zdrowie już nie pozwala, mimo że mam 26 lat, a już odczuwam te mikrourazy, które się nawarstwiają i już niekiedy głowa podpowiada, żeby dać sobie spokój, ale jednak serce i ambicja nie pozwala. No a najlepsze miejsce, w jakim mógłbym grać, no to jest wiadomo rodzinne miasto i mam nadzieję, że w tym sezonie zdrowie dopisze i że będę mógł dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu w Pogoni Prudnik. Wiele osób mówi, że w Prudniku jest wyjątkowa atmosfera. Jak ty zawsze oceniałeś tę atmosferę tych kibiców, którzy do samego końca zawsze wierzą w Pogoń? Ja od samego początku, jeszcze jak stawiałem pierwsze kroki w seniorskiej koszykówce w drugoligowej Pogoni, dużo jeździłem po Polsce i wiedziałem, że atmosfera na meczach w Prudniku jest wyjątkowa i ze świeczką szukać drugiego takiego miasta, tak małego miasta przede wszystkim, bo raptem 20, niecałe 30 tysięcy mieszkańców, to żeby taka atmosfera była na drugoligowych meczach, to naprawdę się w Polsce nie spotkałem, a zjeździłem już trochę Polski. I oczywiście w pierwszej lidze też jest jedna z najlepszych, kurczę, opraw i atmosfera taka, że każdy gracz wychodząc na parkiet sobie by życzył, żeby taka była, prawda? To teraz wypada liczyć, że w tym sezonie znowu tak będzie. Miejmy nadzieję i z tego miejsca chciałbym zaprosić na każdy kolejny mecz w domu, a także na wyjeździe, bo wyjazdy będą również niekiedy niedalekie. Bądźcie z nami, wspierajcie nas, a my, tak jak powiedziałem, zostawimy serce na parkiecie i sprawimy wam nie jeden powód do radości i nie jedną niespodziankę. Super, dzięki. W tym sezonie dużo nowych twarzy jest u nas w klubie. Praktycznie można powiedzieć, że 4 zawodników zostało z tamtego sezonu. Reszta to są zawodnicy nowi, niektórzy doświadczeni, niektórzy całkiem młodzi, niektórzy powracali po jakichś swoich, można powiedzieć, podróżach koszykarskich po Polsce. No także skład na pewno będzie się docierał cały sezon i myślę, że takie pomieszanie doświadczenia z młodością może nam przynieść zamierzony efekt. Można powiedzieć, że na papierze ta drużyna rzeczywiście jest mocna, ma się jednego z najlepszych zawodników nie tylko w kraju, ale też na świecie w 3x3 koszykówce. Jak to wszystko będzie się zgrywało podczas tego sezonu? No i na co możemy liczyć w tym sezonie, żeby nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku? Przede wszystkim to, co powiedziałem, mamy kilku doświadczonych zawodników. Koszykówka jest sportem, że jeden zawodnik czy dwóch nie będą wygrywali meczu, a tym bardziej ligi. Jeżeli chodzi o Marcina Srokę, no to naprawdę jest to doświadczony gracz ekstraklasowy z historią i w kadrze narodowej normalnej, a także 3x3, która teraz wchodzi. Choć ja 3x3 to troszeczkę, mówię, inaczej traktuję, to jest jednak inny troszeczkę sport podobny, ale charakter tam trzeba mieć i tutaj pokazuje, że Marcin na pewno jest takim wojownikiem i charakternym graczem i liczymy bardzo na jego doświadczenie. Jeżeli chodzi o innych zawodników, to też na pewno doświadczeniem nie grzeszy Wojtek Pisarczyk, który tyle lat spędził na pierwszoligowych klubowych parkietach. No a reszta chłopaków, tych co doszli, to są zawodnicy, którzy moim zdaniem dopiero zaczynają się grać w koszykówkę, także na pewno będziemy starali się ich wdrażać do tego, a będziemy zapewne stawiali na tych bardziej doświadczonych zawodników, a ci młodzi będą po prostu przy nich się uczyć koszykówki. Liczymy na to, tak jak tutaj pytanie padło, że nie powtórzy się scenariusz z tamtego sezonu, chociaż naprawdę liga będzie w tym roku diametralnie inna, bardzo wyrównana, bardzo dużo zawodników z ekstraklasy podchodziło do pierwszej ligi. Robi się to pierwsza liga naprawdę mocna, z nazwiskami,
Nie mam pojęcia na dzień dzisiejszy, mogę tylko po sparingach powiedzieć, że wszyscy grają na równym poziomie. Na pewno budżetowo jest paru faworytów, ale to jest tylko sport i budżet i to, co na parkiecie nie idzie, czasami chwalą. Czego wam życzyć na rozpoczęcie tego sezonu? No, mi się wydaje, że trzeba nam życzyć dobrze wejścia w ten sezon i każdego kolejnego meczu. Żebyśmy po prostu każdy mecz grali o zwycięstwo, żebyśmy się nie poddawali gdzieś przy jakichś porażkach, żebyśmy wytrwali bez kontuzji i żebyśmy walczyli w każdym meczu o zwycięstwo. Nieważne, czy to jest na, u siebie, czy na wyjeździe, już nie ma takiej różnicy teraz między tym, jak kiedyś było, że u siebie zawsze wygrywaliśmy, żeby też się kibice tym nie denerwowali, że się przegrywa, bo naprawdę są to drużyny wszystkie już klasowe w tej lidze, także tutaj mogą czasami niuanse decydować o zwycięstwie lub porażce, a życzyłbym sobie jednego, żeby nie było przede wszystkim tak porażek, które się na pewno zdarzą, ale porażek jakichś wysokich, bez walki, które wtedy, można powiedzieć, dołują zespół na następne kolejne. Dzięki śliczne.